kochani, już 4 grudnia spotykamy się znowu na naszym modlitewnym spotkaniu. Tym razem o tyle szczególnym, bo jubileuszowym. 50 razy w ostatnich 9 latach. 50 spotkań to około 150 mszy świętych. To 150 wspólnie odmówionych różańców. To wreszcie około 100 koronek do Bożego Miłosierdzia. W tych 9 latach w naszych spotkaniach brało udział około 2000 młodych. Tak, kochani, trzeba podziękować Bogu za dar tych spotkań. Za to, co mogliśmy w czasie tych 50 spotkań razem przeżyć. Bez wątpliwości, Twoje i moje życie się zmieniło. A nieraz nawet zostało przewrócone do góry nogami. Naszym hasłem zawsze było i jest dalej: nie brać, tylko dawać. Spotkanie to będzie więc wyjątkowe. Czy już więc zaplanowałeś sobie czas w ten weekend? Czy chcesz razem z nami rozpocząć rok jubileuszu 10-lecia naszej grupy? Czy już się zapisałeś? Czas Adwentu to przecież czas, w którym powinniśmy poświęcić więcej czasu Bogu i przygotować się duchowo na święta Bożego Narodzenia. Czy nie zmarnujesz go? Z naszej ojczyzny przyjedzie około 20 młodych na nasze spotkanie. Nie szczędzą czasu i pieniędzy. A ty? A więc przyjedź i weź z sobą innych. Nie można przecież ziarna pospisza chować. Czas, by się obudzić. Czas, by wyjść na spotkanie nowych ludzi, na spotkanie nowych dni, bo przecież nowy wiek jest już nasz. Nasz to znaczy i twój. Więc nie zmarnuj czasu, który jeszcze masz, i przyjedź na nasze jubileuszowe 50. spotkanie. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam tą drogę. Ty tylko